Adam Kowalski na wydarzeniu medialnym promującym FEN25. Fajnie, cieszę się, że będziesz walczył w organizacji FEN, bo ten poziom sportowy, jak widać po twoim pojedynku, jest wysoki. Czy ochłonąłeś już, bo tak na początku właśnie byłeś taki lekko zacietrzewiony, jakoś tak nie wiem, jakich ludzi miałeś na myśli, bo generalnie jakby to dopiero zostało ogłoszone nawet pierwszy, sam to ogłaszałem w trakcie. To znaczy, tu chodziło mi o to, że po prostu Rafał jest perspektywiczny, był odkryciem roku i jest waszym pupilkiem, jest pupilkiem mediów. Moim też? Nie wiem, no to już tego nie wiem, ale chodzi o to, że jest waszym pupilkiem i że będziecie za nim. No wiem o tym, że będziecie za nim, ale jesteś pewny? No, za mnie większość, też większość. Nie ręczę za nikogo. Znamy się trochę. Znamy się, nie ręczę za nikogo, ale po prostu wiem, jak to działa, wiem, jak media działają, tak mogę powiedzieć, że jest waszym pupilkiem. Co chwila tylko wywiad z Rafałem. Także wiem, że będziecie stawiać na niego, także... Ja w tej walce chcę tylko pokazać się z dobrej strony sportowo, nie będę tutaj dużo mówił, w każdej walce wychodzę, żeby wygrywać i tak będzie też w tej walce. Dużo zmieniłem w swojej karierze, teraz mogę się skoncentrować tylko na sporcie, pracuję tutaj z wieloma ludźmi teraz, którzy mi pomagają w tej karierze i bardzo mi to teraz pomogło. Byłem po dwóch porażkach, wyciągnąłem odpowiednie wnioski i teraz jestem zupełnie innym zawodnikiem. To jakiego rodzaju wnioski właśnie wyciągnąłeś? O, dużo tego było, ale... Wymień tylko 354. Nie chcę mówić, bo tutaj po prostu to jest moja kariera i to są moje wewnętrzne jakieś przemyślenia, które chcę zostawić dla siebie i po prostu na walce chcę, żeby to wyszło, a nie teraz, żeby gadać po prostu. Mam nadzieję, że będziemy mogli o tym prywatnie później porozmawiać. Tak. Ja lubię takie rzeczy. No prywatnie to czy mogę ci powiedzieć, nie ma problemu. Bo dzień, już powiedziałem Rafałowi, dzień po... w dniu gali to będzie dzień po moich urodzinach, także generalnie jakiś taki... Rafał to samo zaproponował. No zobaczymy, co to będzie. No. Ja nie chodzę na aftery, pracuję ciężko wtedy. No ja to w ogóle nie chodzę po imprezach, także... No to tak jak ja. No to także zajdę na twoje rodziny na chwilę tylko jak coś. Bo... Powiedz w takim razie o samym Rafale generalnie jako zawodniku, skoro wiesz już, że wszyscy tak bardzo go wynoszą, bo jest na fali dobrych zwycięstw, minus ta porażka jedna ostatnio w walce o pas. Natomiast ty o samym zawodniku, co ty nie ulegałeś tej aurze takiego wspaniałego jednosezonowego hitu póki co? No powiem ci, że... Oby więcej, w sensie sobie życzę. Powiem ci, że no, ja go wcale nie lekceważę, to jest bardzo mocny, perspektywiczny zawodnik i uważam, że po prostu jak ja będę na swoje patrzył atrybuty i będę w 100% sobą, to mogę z nim wygrać. Jest wielu takich zawodników pokroju Rafała, ja widziałem, którzy, i ty na pewno też byłeś świadkiem, wielkich chłopów, którzy po prostu szli jak przecinak do przodu, natomiast kiedy przegrywali, jakby coś w nich pękało, zostali przełamani, coś po prostu gdzieś tam nie grało, natomiast nie widzę tego u Rafała, wręcz on jest bardzo wyluzowany, chyba że sądzisz odwrotnie, że może widziałeś generalnie, że jesteś bardzo ciekawy w ogóle, jaki będzie Rafał po porażce pierwszej w karierze. Ciężko teraz to jest mi powiedzieć, jak Rafał będzie. Ja mogę ci powiedzieć, jak ja będę, co ja będę robił, a to, co Rafał będzie robił, to jest drugorzędna sprawa dla mnie. A słyszałeś, to było poruszone na konferencji, ale generalnie jak Paweł zapowiadał właśnie, że Rafała, który ma nadzieję, że będzie demolował kategorię, tak sobie, aż Adrian się po prostu zaśmiał. Na końcu prezes Paweł sprostował to, także wszystko zostało wytłumaczone i wytłumaczył to prezes też na konferencji. Czyli będzie remis w takim razie, bo to też będzie... Sprawiał łomot. Remis, wydaje mi się, że nie będzie remisu. A co będzie przed czasem, myślisz? Bo Rafał, no wiesz... Nie nastawiam się w ogóle na takie... Ale Rafał się nastawia najwyraźniej. Znaczy nie nastawia, ale tak wychodzi. No to jak się nastawia, no to miłą niespodziankę będzie miał. Znaczy w sensie tak wychodzi, raczej się nie nastawia. Nie zamierzam po prostu się cofnąć przed nim. Podchodzę jak do każdej walki, mocno się przygotowuję, już wiedziałem o tej walce miesiąc wcześniej, także jestem cały czas w treningu, także kurde, zmieniłem swoje podejście w ogóle do tego, jestem pewny siebie, wcześniej mi tego brakowało po prostu i teraz to będzie, wydaje mi się, klucz do sukcesu. Będzie ogień, 15 czerwca, dzień po moich urodzinach. Dzięki bardzo.